Sportowy weekend rozpoczynamy od rekreacji w innej lokalizacji niż do tej pory. Wystartuje 300 biegaczy w trzeciej edycji rodzinnego biegu odblaskowego. Zmieniliśmy lokalizację w tym roku ze względu na remont w Parku Nadodrzańskim, ale myślę, że to jest jeszcze lepsza lokalizacja z racji tego, że mieszkańcy Opola będą mogli zobaczyć nowe oświetlenie, zobaczyć jak działa nowe oświetlenie na stadionie lekkoatletycznym. Start z płyty stadionu lekkoatletycznego, wybiegniemy bramką, parkingiem i naprzeciwko trybun wybiegniemy bramą do parku na osiedlu AK, dołem wzdłuż Górki Śmierci i powrót. Trasa jest krótka, to jest tylko 2 km, tak więc myślę, że każdy uczestnik tutaj, który weźmie udział w tym biegu, poradzi sobie z nim bez problemu. Tutaj nie jest dystans ważny, ważne, żebyśmy tutaj promowali odblaski. Sam jestem kierowcą i wiem, że taki odblask, widząc z daleka, to w tym momencie zwalniam i czasami ten odblask może po prostu pieszemu rowerzyście uratować życie. Jak każdy bieg, no musi się zakończyć oczywiście otrzymanie medalu, czyli każdy z uczestników zgłoszonych do biegu otrzyma na mecie piękny, wyjątkowy medal. Dodatkowo w biurze zawodów przed biegiem będziemy też rozdawać odblaski. Będzie tutaj Wiking z Odry też rozdawał odblaski. Czyli ogólnie promocja tych odblasków, promocja biegu, ruchu na świeżym powietrzu, to będzie idealny piątek. Start na stadionie opolskich olimpijczyków dziś o 19:00, rozgrzewka 10 minut wcześniej. Z kolei w sobotę i w niedzielę będzie można oglądać jeźdźców i amazonki rywalizujące w halowych zawodach w skokach przez przeszkody, które rozgrywane będą w klubie jeździeckim Ostroga przy Wrocławskiej. Teraz zmagania ligowe. Na najwyższym szczeblu i na swoim terenie grać będą szczypiorniści KPR-u Gwardii Opole. Drużyna Rafała Kuptela w meczu z Zagłębiem Lubin chce odkuć się za nie najlepszy występ w Tarnowie. Nie tak sobie zakładaliśmy to. Wyjazd do Tarnowa. Liczyliśmy tam na zapunktowanie. No, niestety dla nas przeciwnik okazał się na tyle dojrzały, na tyle cwany, że nie pozwolił nam wygrać. Niemniej jednak to jest bardzo dobry zespół, może troszeczkę niedoceniany. Trudno, to już jest historia. My musimy się skupić na naszym kolejnym celu, jakim jest Zagłębie i tam szukać swoich szans. No, na pewno musimy poprawić naszą grę w ataku, bo o ile w obronie dosyć dobrze sobie radzimy, to gdzieś tam mamy czasami męczarnię w ataku pozycyjnym, ale no, życie sportowca jest o tyle fajne, że zawsze po porażce jest kolejna szansa, żeby się podnieść i my będziemy chcieli to zrobić. Spotkanie, na które zapraszamy kibiców w Stegu Arenie w sobotę o 20:00. Po środowej wygranej ze Skrą Częstochowa piłkarze pierwszoligowej Odry Opole ponownie zagrają przed własną widownią. W niedzielę podopieczni Piotra Plewni będą chcieli podtrzymać serię wygranych i ograć niewygodnego rywala, jakim jest GKS Jastrzębie. Początek spotkania przy Oleskiej w niedzielę o 15:00. Hitowo zapowiada się starcie w czwartej lidze. Wicelider Ruchy z Dzieszowice podejmie rezerwy Odry Opole. Po porażce w Głuszynie i wygranej 4-0 nad Skorogoszczą Opolanie nie zamierzają łatwo oddać pola rywalowi. Spotkanie w sobotę o 14:30. W klasie A dwie nasze ekipy zagrają na wyjazdach. Grosz Malopole w Dziewkowicach z Rzemiosłem, a LZS Sławice w Rybnej z LZS-em. Sobotnie mecze o 14:30. Sensacyjny pogromca lidera ekstraklasy futsalu rekordu Bielsko-Biała, nasz Dreman Futsal Opole Komprachcice, starać się będzie o kolejną niespodziankę. Tym razem na wyjeździe w meczu przeciwko KS Kontrakt Lubawa. Spotkanie w sobotę o 16:00. W niedzielę w Kaliszu o kolejną niespodziankę starać się z kolei będą ekstraklasowe siatkarki Unii Opole. Mecz z Energą MKS-em o 20:30 wieczorem zakończy weekendowe występy naszych drużyn.